Jakiś czas temu, kiedy Karolina wyszła z domu, ja zostałem sam z dziećmi. Zdarza się to często, ale w każdym razie parę miesięcy temu wyszła i nagle, kiedy chłopak składaliśmy klocki Lego, nagle kilka klocków przeskoczyło w mojej głowie. I jakby do mojego, jakby nagle coś w moim umyśle po prostu zaskoczyło, jakby takie objawienie, po prostu kilka elementów się połączyło. I przez następne tygodnie, następne miesiące po prostu żyłem, trawiłem, myślałem cały czas o tym słowie, zastanawiałem się nad jego konsekwencjami. Wszystko, co słyszałem, wszystko, co czytałem, jakby interpretowałem i rozumiałem tylko i wyłącznie w kontekście tego słowa. Poprosiłem pastora, czy mógłbym wygłosić je do was i dziękuję za tę możliwość. Zaczynam. Miejcie sobie mniej więcej otwarte Biblię na pierwszej księdze Samuela w okolicach 22 rozdziału, gdzie zaczyna się historia Dawida, kiedy ucieka przed Saulem. Ale zaczynając, generalnie ja wiem jakby kiedy się nawróciłem. Ja wiem, jak ten proces przebiegał, ja wiem, jak ten proces cały czas przebiega. Ja wiem, jak moje życie wyglądało przed nawróceniem i ja wiem, jak moje życie wygląda dzisiaj. Ja wiem, za co dziękuję Bogu, za to po prostu, w jaki sposób On mnie rozszerzył. Ja wiem, w jaki sposób On mnie rozwinął, w jaki sposób otworzył moje oczy, jak przez poznanie, które otrzymałem od Niego, mogłem jakby cały czas chodzić krok dalej, jak mogłem cały czas posuwać się dalej w swojej służbie i w jaki sposób mogłem działać dla wszystkich osób, których poznawałem wokoło, których miałem wokoło. Wiem, że jakby przed nawróceniem miałem problemy z tożsamością. Miałem problemy jakby z poczuciem własnej wartości. Po nawróceniu to się zmieniło. Jakby teraz wiem, co jestem w stanie zrobić. Wiem, co potrafię. Wiem jakby, co jestem w stanie, ale cały czas mimo wszystko zdaję sobie sprawę z tego, jakie mam słabości. Wiem jakby dzięki Bogu jakby nauczyłem się, co to znaczy miłość. Co to znaczy kochać przede wszystkim. Jakby przed nawróceniem wydawało mi się, że założenie rodziny to jest jakby najlepsza rzecz, jaka mnie może w życiu spotkać. Dzisiaj wiem, że założenie rodziny jest tylko jakimś małym kroczkiem do tego, jakby co jest przede mną. Bo moją rodziną stał się Kościół. Jakby ja teraz rozumiem, że ja przez Ducha Bożego mogę dawać swoje życie wszystkim ludziom, których spotykam wokoło. Nie tylko swoim dzieciom, które zrodzę w swojej rodzinie, ale przez Kościół, przez swoje relacje ja jestem w stanie zarażać tym duchem innych ludzi. Jestem w stanie przynosić odświeżenie i wolność do osób, które są w jakimś ucisku. Ludzie jakby są na różnym poziomie świadomości, problemów z różnymi rozterkami. Każdy z nas jest na jakimś różnym etapie swojego życia z Bogiem. Ale Bóg pragnie pomóc każdemu z nas. Pragnie otwierać nasze oczy. Bo przez poznanie Jego słowa chce pokazać nam, jaka jest Jego perspektywa, żeby i pokazać nam, co jeszcze jest przed nami. Bardzo często zastanawiam się nad tym, jakby jak to jest, że na początku, kiedy się nawracaliśmy, to jakby w środku były te motylki. Mieliśmy jakby tą ekscytację, mieliśmy ten taki poryw. Jakby w tamtym czasie mieliśmy marzenia, które wykraczały o wiele dalej. Mieliśmy marzenia, w których wydawało się, że nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Ale później, kiedy przyszło jakby takie osłabienie, przyszły obowiązki, przyszedł czas, który musieliśmy poświęcać na życie, na rodzinę, nagle się okazało, że gdzieś w miejsce tych marzeń, gdzieś w miejsce tych ekscytacji wkradła się frustracja. Wkradła się jakaś stagnacja, która spowodowała, że jakby nie czujemy jakby tak, jakbyśmy chcieli. Jest w nas jakaś blokada. Kiedy zastanawiam się nad tym tematem, to jakby to, co mnie dotknęło, to jest właśnie jakby historia Dawida, która rozpoczyna się w rozdziale 22. W 1 Samuela 22 czytamy, że jakby Dawid ucieka przed Saulem i w tamtym czasie chowa się w jaskini Adulan. Jest napisane w wersie drugim: zgromadzili się też wokół niego wszelkiego rodzaju uciśnieni i ci, którym było ciężko na duszy, a on stał się dla nich przywódcą. W tym czasie przyłączyło się do niego około 400 osób. Była to jego rodzina, byli to jakby 400 osób, 400 mężczyzn z rodzinami. Generalnie
generalnie jakby ten czas, który on spędził tam w jaskini Abdulan, to trwało, to nie był tak powiedzmy chwila czasu, to mniej więcej trwało rok czasu. Ale jakby zacząłem się bardzo dużo zastanawiać nad tym, jakby jakie były jakby podstawy tego, że oni wylądowali w tej jaskini. Co jakby było w głowie, jakby jakie emocje, jakie odczucia kierowały ich jakby z tym, że oni poszli do tej jaskini. I jakby w jakimś sensie zobaczyłem, że taką alegorię do wielu kościołów, które są w Polsce, do wielu jakby myśli, czy jakby postaw, które są w nas też. I to jest niesamowite, że jakby wiele kościołów w Polsce jakby gromadzi się wokół takiego Dawida. Pojawia się Dawid, który jest w jaskini. Ludzie zaczynają się do niego schodzić. Wszyscy, którzy są uciśnieni, którym jest ciężko na duszy, a on staje się dla nich przywódcą. Ta jaskinia jest dla nim miejscem jakby ratunku, uwolnienia. Jakby oni mogą, ci, którzy się czują jakby w ucisku, przychodzą i dostają jakby, zostaną schronieni, dostają schronienie u Dawida, a on staje się ich obrońcą i im pomaga. Ale czy jakby, to jest wszystko dobrze, ale czy jaskinia jest dobrym miejscem na budowanie kościoła? Z punktu widzenia jakby ucieczki, obrony, bezpieczeństwa, ciepła jest idealna. Ale ma jakby, jaskinia zawsze ma ograniczoną ilość, ograniczoną wielkość. Nie jest w stanie pomieścić nieograniczonej ilości osób. Ale i po jakimś czasie, jakby w jaskini jest Dawid. Jest. On wszystkim pomaga, to jest bardzo dobre, to jest jak najbardziej na miejscu. Po to przecież działamy, żeby ludzie przychodzili i poznawali Boga. Ale niestety jaskinia ma to do siebie, że tam nie ma ruchu powietrza. Po jakimś czasie w jaskini zaczyna śmierdzieć. Patrzysz się na tych samych ludzi, którzy są wokół ciebie i powietrze robi się stęchłe. Ty zaczynasz się tam czuć źle. I po jakimś czasie Dawid przestaje ci już wystarczać. Na tym pierwszym etapie, na którym on ci pomaga, czujesz się podbudowany, czujesz się dobrze, ale z czasem już ten Dawid nie reprezentuje sobą takich emocji, które dawał na początku. Z czasem już jakby ta jego rola jest coraz mniej ważna, bo ty się czujesz lepiej, Dawid może zaczyna pomagać komuś innemu, ty czujesz się zostawiony. I co wtedy się dzieje? Część osób decyduje, chodź, pójdziemy znaleźć sobie inną jaskinię. W tej jaskini już jest tłoczno, tu już jest trochę śmierdzi, pójdźmy gdzie indziej. Część osób myśli sobie, chodźcie, wyjdziemy, założymy nową, własną jaskinię. Tam będziemy przyjmować ludzi, zrobimy to jakby po swojemu, wszystko tam będzie lepiej i idealnie. Część osób raz na jakiś czas wyjeżdża z tej jaskini, jedzie gdzie indziej, oddycha świeżym powietrzem, wraca do jaskini, opowiada wokoło, jak tam wspaniale na zewnątrz jest, a tutaj my się tak dusimy i czasami zdarza się tak, że przyjeżdża jakiś kolega Dawida do jaskini i mówi jakieś słowo o tym, jak na zewnątrz jest fajnie, wszyscy czują się podbudowani, jest jakiś powiew, ale to cały czas jest jaskinia. Co nie? Tam nie ma powietrza, nie ma słońca. Jak nie ma słońca, nie możesz nic wyhodować. Nic nie przyniesie owoców. Nie będzie tam zwierząt i w każdym zakamarku tej jaskini, który oglądasz zawsze ten sam, będzie się po prostu czaiła frustracja. Najśmieszniejsze jest to, że jakby w czasie, kiedy Dawid podróżuje, on jakby ten proces ucieczki przed Saulem trwa. On nie tylko spędza czas w jaskini Adulan, ale on jeździ od pustkowi do pustkowi, od jaskini do jaskini, cały czas w ucieczce. Jeździ do jednego króla, chowa się tam u niego, później do drugiego, ostatecznie kończył Filistyńczyków. I najśmieszniejsze jest to, że w czasie, kiedy Dawid jest jakby w tej podróży, to liczba jego ludzi wzrasta z 400 do 600 osób. To nie jest wzrost kościoła, tak już jakby porównam. Z 400 do 600 osób. Dawid w tym czasie w pewnym sensie był jednym z najbardziej niesamowitych ludzi, jakby Bożym pomazańcem w tamtych czasach. Po prostu chodziły o nim opowiadania. Wszyscy jakby marzyli, stawiali go sobie jako wzór. Był idealny. Ale mimo wszystko w tym czasie, kiedy on podróżował, liczba jego ludzi wzrosła tylko o 200 osób. Dlaczego? Bo nikt nie chce żyć w strachu.
nikt nie chce, jakby żeby jego życie, cel jego życia, czy cel jakby bycia w jakimś miejscu sprowadzał się tylko i wyłącznie do tego, żeby uciec z jednego miejsca do drugiego, żeby cały czas się gdzieś chować. Ich jedynym źródłem zaopatrzenia był rabunek, gdzieś jakieś wojny albo pomoc innych osób. To nie jest jakby, to nie jest to, co jakby sprawia, że ludzie jakby tego łakną. Oczywiście Dawid w ten sposób przyciągał określoną grupę ludzi. Grupę ludzi, którzy czuli się, że nie mają żadnego celu w życiu, którzy czuli, że jakby nie mają dokąd iść, co zrobić. Oni przychodzili do Dawida, bo on jakby stanowił dla nich całkiem korzystną alternatywę. Ale nie przychodziło za tym jakby nic więcej. Ale jakby zostawmy Dawida, wróćmy do jaskini. Prawda jest taka, że jakby mi się wydaje, że my chcemy jaskini w pewnym sensie. Bo jakby jaskinia zaspokaja nasze pragnienia. Jakby w momencie, kiedy się nawracaliśmy, czy jakby kiedy wołaliśmy do Boga przed nawróceniem, jakby mieliśmy bardzo długą listę jakby takich potrzeb, pragnień, marzeń. Boże, chciałbym mieć to, Boże, chciałbym mieć to, moje życie nie ma sensu, zrób coś z tym. I tak się dzieje. Lądujemy w jaskini, nie mieliśmy przyjaciół, nie potrafiliśmy budować relacji. Są przyjaciele. Czuliśmy się nikim, mamy jakąś rolę w jaskini. Coś robimy, nagle jakby życie bardziej zyskuje sens. Mieliśmy problemy finansowe, w jaskini mamy zaopatrzenie. Mamy sposób na zdobywanie tych pieniędzy. Brakowało nam mądrości na życie, w jaskini uczą nas, jak żyć, jak życie powinno wyglądać. Nie mieliśmy rodziny, w jaskini to się zmienia, nagle zyskujemy rodzinę, z którą możemy żyć, z którą jakby możemy czuć, że coś robimy. Jaskinia nie jest zła, jakby to nie jest nic złego. Zalety kompensują to, że czasami śmierć. Da się przecież żyć i raz na jakiś czas można tam spróbować się przewietrzyć. Ale pytanie brzmi, czy jakby najważniejsze, czy jest w nas pragnienie zmiany? Ostatnio Agnieszka głosiła na temat zmiany i to, co bardzo pozostało mi w pamięci, to jest to, że jednym z pierwszych elementów zmiany to jest to, żeby sobie odpowiedzieć, czy ja chcę zmiany. Żeby się zmienić, to muszę chcę się zmienić. Jeżeli mam nie upaść w życiu, to ja muszę nie chcieć upaść w życiu. Jeżeli mam nie grzeszyć w życiu, to ja muszę nie chcieć grzeszyć w życiu. To jest takie proste. I tak samo jest z tą jaskinią. Chcesz wyjść z jaskini? Musisz chcieć tego po prostu. Pytanie, jakim kosztem? Generalnie jakby jaskinia jakby to nie chcę jakby powiedzieć, że jakby będąc w jaskini jesteś w złym miejscu. Możesz być na różnym etapie. Może jeszcze nie zdążyłeś wejść do jaskini. Może jesteś w jaskini krótki czas i jesteś jeszcze na etapie tym, że jakby odbierasz dla siebie dobre rzeczy. Ale może jesteś już rzeczywiście w jaskini dłuższy czas i zaczynasz czuć pewnego rodzaju frustrację i przeszedłeś już jakieś etapy tej drogi. Najważniejsze to, żeby jakby nie oskarżać się z tego tytułu, gdzie jesteś, ale odpowiedzieć sobie de facto na pytanie, czego chcę. Bo gdzieś w tym cieniu, w tej jaskini, bądź co bądź, zawsze będzie czaiła się frustracja spowodowana wadami, a na zewnątrz czeka niebo, pełne gwiazd. Zobaczcie, że jakby Bóg wyprowadził Abrahama z namiotu i powiedział mu, spójrz w niebo. Oderwij się od jaskini, oderwij się od tego namiotu, Abrahamie, i spójrz na moją perspektywę tego, co ja dla ciebie mam. Moją perspektywę, która wykracza jakby daleko ponad Izaaka, która dla ciebie ja mam gotowe niebo pełne gwiazd. Przygotowałem kilka takich punktów, które, jak mi się wydaje, jakby pozwalają spojrzeć na temat jakby jaskini i samego jego wyjścia z jaskini, jakby z takiej Bożej perspektywy i też pokazać może troszeczkę systemów, które jakby w ramach tej jaskini działają.
Pierwszy punkt nazywa się ja. Abraham jakby w momencie, jakby można powiedzieć, że w momencie nawrócenia był bardzo podobny do nas. On miał bardzo proste pragnienie. On chciał mieć potomka. On chciał mieć spadkobiercę. Kiedy jeszcze nie znał Boga, on wiedział, że to jest to, co on by chciał dostać. To był jego jedyny cel w życiu. Ale zauważcie, że jakby Bóg, w momencie, kiedy przyszedł do niego Abraham i Bóg mówi, w momencie, kiedy Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, Bóg mu złożył obietnicę, a on mówi, ale jak, ja nie mam potomka. A Bóg mu odpowiada, wyjdź z namiotu i zacznij liczyć gwiazdy. Jakie policzysz, tak liczne będzie twoje potomstwo. Ostatnio Leszek liczył ile, tak? Generalnie to jakby Bóg cały czas nasz wzrok chce skierować wyżej i dalej niż to, co widzimy. My widzimy Izaaka, który jest dla nas jakby głównym marzeniem, tym, do czego zmierzamy, a Bóg pokazuje nam rozgwieżdżone niebo i mówi jakby wyjdź i zobacz jakby jaką ja mam dla ciebie perspektywę. Oczywiście Abraham tam troszeczkę jakby idzie po swojemu, rodzi się Izmael. Po Izmaelu rodzi się Izaak. I teoretycznie po Izaaku historia Abrahama mogłaby się skończyć. On by mógł powiedzieć, jest potomek, jest spadkobierca, dzięki Boże, ja ci będę składać ofiary, ja będę robić dla ciebie wszystko, dziękuję ci bardzo, jesteś moim Bogiem, ja całym swoim potomstwu będę mówić, jakim ty jesteś wspaniałym Bogiem, bo dałeś mi Izaaka w wieku 100 lat, kiedy Sara już miała zamknięte łono. Ale Bóg mówi, jakby Izaakowi, Abrahamowi złóż go w ofierze. Jakby dla mnie jakby ten przykład pokazuje troszeczkę, że jakby nawrócenie to jest pewnego rodzaju etap. Nie jest jeden krok, że stawiamy krok i mówimy, jestem nawrócony. Jakby historia Abrahama pokazuje, że Bóg go w swoim jakby prowadzeniu cały czas go poszerzał. Pierwsze było bardzo łatwe. Wyjdź z Ur Chaldejskiego do ziemi, którą ci wskażę. Okej, wygrywa z 12 królami, pojawia się drugie. Złóż dziesięcinę Melchizedekowi. Składa dziesięcinę Melchizedekowi. Rodzi się Izmael, kolejne jakby poszerzenie. Obrzezaj go. Całą swoją rodzinę, siebie, wszystkich swoich sług. To jest świadectwo mojego przymierza z tobą. I na koniec rodzi się Izaak, dziecko obietnicy. Złóż go w ofierze. Na każdym z tych etapów jakby Abraham mógł powiedzieć, mam już wszystko, czego potrzebuję, to już mi wystarczy. Albo mógł powiedzieć, Boże, ja cały czas mam gdzieś w swojej głowie ten obraz tych gwiazd. I ja wiem, że to, co ja teraz mam w rękach, to jest tylko początek do tego, co ty przygotowałeś do mnie. Postaram się to jakby w krótkim przykładzie przedstawić troszkę inny, na innym przykładzie. Załóżmy, że w momencie nawrócenia nasze życie warte jest 10 zł. Mamy 10 zł. Na pieniądzach się bardzo dobrze wszystko zawsze tłumaczy. I brakuje nam na wszystko. I mówimy w tym momencie do Boga, Boże, jakbym miał 100, to moje życie byłoby idealne. Jest 100. Dzięki ci, Boże, pójdę złożę świadectwo, powiem wszystkim, jaki Bóg jest wspaniały, dał mi 100. Żyję dalej, chodzę do kościoła, zaczynam żyć pobożnym życiem, mówiąc wszystkim, jaki Bóg jest wspaniały, dał mi 100. Ale gdzie pojawia się problem? Moja mentalność oddania życia Bogu mogła zatrzymać się na 10 zł. To oznacza, że kiedy Bóg powie mi, daj mi swoje pieniądze, to ja mu oddam 10 zł. Bo w mojej mentalności jakby moje jakby powierzenie mu swojego życia zakończyło się na tym etapie. Czy to jest klarowny przykład? Jakby oddanie Izaaka w ofierze jest jakby oddaniem 100. Nie? Czyli dostajemy 10, oddajemy 10. Dostajemy 100, Boże, ja chcę ci oddać 100, ja chcę zaryzykować. 1000, 10, 100 tysięcy, milion. To sprawia, że w twoim życiu jest przepływ. To sprawia, że w twoim życiu jest przewietrzenie. Jeżeli w pewnym momencie zatrzymujesz się i mówisz, Boże, nie daję ci więcej, jakby
moja mentalność jakby ofiarowania swojego życia Tobie zatrzymała się na 1000 złotych, to w tym momencie zaczyna robić się stagnacja. Brakuje przepływu, jak rzeka nie ma przepływu, to zaczyna zarastać glonami. Tak jak Abraham wybierał kilka razy, tak za każdym razem, kiedy on wybierał jakby iść, jakby spełnić jakby prośbę Boga, za każdym razem dostawał od Boga kolejne obietnice. Proponuję sobie poczytać, czyli jest wyjście z Ur, obietnica. Melchizedek, obietnica. Izmael, obietnica. Obrzezanie w zasadzie, obietnica. I na koniec złożenie Izaaka w ofierze, ostatnia obietnica, którą jakby jeszcze poszerzona, którą dostał. Bóg za każdym razem odpowiadał na to, co Abraham zrobił, żeby jakby wykazać, jakby żeby uwierzyć Bogu i dać mu to, co do niego należy. Jakby ten przykład tych 100 złotych Izaaka pokazuje, że jakby my świadomie musimy powierzać Bogu nasze zasoby, talenty i dary. Jakby zdawać sobie sprawę z tego, kto jest ich dawcą i komu jakby one się należą. Jest to oczywiście ryzykowne i wymagające bardzo solidnych decyzji. Bo jakby ja myślę, że każdy z was ma coś takiego, że przychodzi i mówi: dobra Boże, ale ja już chyba krok dalej już nie pójdę. To już jest chyba dla mnie za dużo. Ja już chyba nie jestem w stanie. A drogą, którą jakby trzeba przejść, to jest jakby świadome stanięcie, powiedzenie: Boże, dziękuję Ci za to, co od Ciebie mam, ale to jest Twoje. To nie jest moje, jestem tylko zarządcą tego, co Ty mi dałeś. Relacji, pieniędzy, zasobów, talentów, darów. Ja chcę Ciebie, a nie jakby realizować Twoją wolę, chcę, a nie realizować swoją wolę. Ja wiem, jak wygląda stagnacja. Przez bardzo długi czas po nawróceniu jakby moim głównym marzeniem w życiu to mieć święty spokój. Nie wiem, czy ktoś coś takiego miał. Faceci chyba coś takiego czują. Ktoś? Ręka w górę? O, nie tylko mężczyźni, cieszę się. Chodzi o to, że jakby mi się wydawało, że jakby siądę sobie i będę miał Boże odpocznienie. Tak fajnie brzmi. Myślałem, że to jest dobre poczucie. Ale jakby Bóg powoli łamał we mnie jakby to myślenie. Pierwszym takim złamaniem było to, kiedy przyjechał do Polski Wilkerson. Nie chodzi o to, co on mówił, ale chodzi o to, że ja zobaczyłem starego dziadka, który idzie uśmiechnięty, żeby powiedzieć następne kazanie. Ja wtedy nagle zrozumiałem, że Boże, u Ciebie nie ma emerytury. Nie ma momentu, że ja sobie siądę, odpocznę i powiem koniec. Nie. Kolejne kroki jakby postępowały, w kolejnym jakby kroku jakby mnie łamało, i ja w pewnym sensie zaakceptowałem sobie to, że ja jestem poddany Bogu i że ja chcę realizować Jego pragnienia. Bo jakby odpocznienie w Bogu to nie jest święty spokój. Odpocznienie w Bogu to jest satysfakcja z działania. To jest, kiedy przychodzisz do domu i odpoczywasz, bo wiesz, że zrobiłeś dzisiaj kawał dobrej roboty. Drugim elementem, jakby poza mną samym, który w jakimś stopniu utrzymuje mnie w jaskini, to jest pojęcie kościoła. Alternatywą dla kościoła, które znajduje się w jaskini, jest kościół, który znajduje się na górze. W tym wypadku akurat w historii Dawida tą górą jest góra Hebron. Ale jakby zaraz do tego troszeczkę bardziej przejdziemy. Pokrótce teraz opowiem mniej więcej różnice, jakie są pomiędzy jakby jaskinią a górą. Będę mówił tutaj jakimiś skrótami. Czyli jaskinia to jest kościół w jaskini, góra to jest kościół na górze. Jaskinia ochrania to, co jest w środku. Góra jakby oddziałuje na całe otoczenie. Zamki zawsze budowano na górze. Jak ktoś chciał zbudować twierdzę, to nie robił tego w dolinie. Zawsze znajdowano jakiś pagórek, jakąś górę i budowano ten zamek na górze, żeby widzieć, co się dzieje, żeby widzieć, kto co robi, żeby doglądać tego, co jest dookoła, żeby widzieć, kto się gdzie porusza, przede wszystkim to, gdzie atakuje. W ten sposób, jak ktoś się zbliżał, jakieś wrogie wojska, to wszyscy z okolicy wiedzieli, gdzie mają biec i uciekać.
bo góra stoi nad horyzontem i górę widać zewsząd dookoła i można zawsze do niej uciekać, prosić o pomoc. Władza zawsze była umieszczana na górze. Rządy zawsze umieszczały się na górze, nie wybierały dolin, tylko zawsze jakby to, co jest na górze, było tym, co było ważniejsze. Jakby postawa rządzenia umiejscawia siebie na górze, a nie w jaskini. Bo góra pozwala oddziaływać. Każdy, kto jest, widzi tą górę i wie, że to jest ten, kto rządzi tą okolicą. Jaskinia, żeby się utrzymywać, musi polować. Cały czas musi gdzieś wyjeżdżać, albo dostać pomoc, albo polować, albo rabunek. Góra jest zaopatrzeniem dla okolicy. Jakby o ile mentalnością jaskini jest tylko i wyłącznie jakby przetrwanie, bo do tego sprowadzało się jakby życie Dawida w czasie, kiedy on przemieszczał się pomiędzy jaskiniami, o tyle mentalność kogoś, kto znajduje się na górze, jest, żeby rządzić. To jest bardzo ważne. Ale przede wszystkim góra wymaga pracy. Jaskinia nie. Mury są gotowe, dach jest gotowy, wszystko jest gotowe. Trzeba zbić sobie troszeczkę mebli, postawić coś u wejścia i tylko i wyłącznie coś zapolować do jedzenia. Góra musi pracować. Musi mieć rozwiniętą infrastrukturę. Musi mieć zaplecze. Musi mieć ludzi, którzy wiedzą, co robią. Musi oddziaływać na ludzi, którzy są w koło, na pola, które są w koło, doglądać, planować tego, jak wszystko dookoła będzie przebiegać. Góra potrzebuje ludzi, którzy nie chcą jaskini. Góra potrzebuje ludzi, którzy wiedzą, że jakby ich miejsce jest gdzie indziej. Ludzi, którzy chcą być odpowiedzią dla całego otaczającego środowiska, a nie tylko i wyłącznie na tym, żeby ochronić siebie w ramach jaskini. O ile jakby święty spokój fajnie jakby opisywał też moją postawę względem jakby własnego jakby rozwoju i tego, co robię jakby też z swoim wolnym czasem, ale też wydaje mi się, że jakby ta koncepcja świętego spokoju świetnie jakby pasuje do kościoła. O co mi chodzi? Po nawróceniu musimy wielokrotnie, jakby bardzo często w różnych nauczaniach kościół zestawiany jest z domem. Czyli mówi się, to jest twój dom, czuj się jak w domu, tu jest twoja rodzina. Ale tak jak po nawróceniu musimy czasami zredefiniować pewne pojęcia. Co to znaczy kochający ojciec? Co to znaczy miłość? Co to znaczy zbawienie, łaska? Bo może się okazać, że to, co dla nas jakby przez ostatnie lata życia było miłością, to w koncepcji Bożej to nie jest miłość. To są jakieś okruchy. I tak samo jest jakby z przedefiniowaniem koncepcji, co to znaczy dom. Ja osobiście miałem bardzo fajny dom. U mnie od podstawówki w zasadzie mniej więcej my cały czas mieliśmy gosposie. Ja nic w domu nie robiłem. Nie pamiętam, żebym zmywał większą ilość talerzy. Obowiązki moje były naprawdę ograniczone do minimum. W zasadzie mogłem jakby robić, co chciałem. Nikt na mnie nie nakładał niczego. Troszeczkę jakby studia jakby zmieniły tą mentalność. Ja zrozumiałem, że z taką mentalnością mojego rodzinnego domu ja swojego domu nie zbuduję. Ja do nikąd nie dojdę. Ale dopiero, kiedy pojawiła się rodzina, kiedy pojawiły się dzieci, ja nagle zrozumiałem, że dom to nie jest miejsce świętego spokoju. Że dom to jest miejsce pracy. To jest miejsce brania odpowiedzialności. To jest miejsce, gdzie ja muszę brać się poważnie za wychowanie swoich dzieci. Jakby mój dom zapewnia mi teraz zupełnie inny rodzaj odpoczynku. Bo kiedy jakby dom może się kojarzyć z dwiema rzeczami. Może się kojarzyć z męczarnią, albo może się kojarzyć z satysfakcją. Bo jeżeli ja ze swoją starą mentalnością swojego domu, stąd pochodzę, przyszedłem do domu i nagle żona mi każe zrobić to, zrobić tamto, zrobić siamto, muszę mieć dzieci, przygotować wszystko, położyć i spać, godzina 22, kładę się i mówię, jestem zmęczony.
Ale jeżeli ja sam robię rzeczy w domu, bo chcę to robić, jeżeli ja sam podejmuję się różnych czynności, to o 22, kiedy kładę się spać z uśmiechem. Jestem szczęśliwy, że wziąłem, jakby dobrze zarządzałem dzisiaj swoim domem. I cała rodzina śpi. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja do dzisiaj, pomimo tego, że we Wrocławiu mam poukładane zasady, mój dom funkcjonuje dobrze, to kiedy wracam do Głogowa, jedyne, co jestem w stanie zrobić, to siąść przed telewizorem i oglądać telewizor. To jest dla mnie po prostu niesamowite. Mam tak wkręcony nawyk w siebie, że siadam i zrobię. To nie jest nic innego, tylko kwestia nawyku i kwestia chcenia. Czy kwestia momentu, w którym ja uznam, nie chcę oglądać tej telewizji, kiedy jestem u siebie w rodzinnym domu, tylko chcę porobić coś innego. To jest tylko i wyłącznie jakby czekanie do narastania odpowiedniego poziomu frustracji, żeby w końcu się przełamać, żeby coś zmienić. Druga sprawa. Jakby wydaje mi się tak, że kiedy masz mentalność domu, w którym masz tylko święty spokój, to wydaje mi się, że w pewnym sensie nie dbasz o ten dom. Nie, jakby robisz tylko te minimalne rzeczy. W efekcie czego twój dom nie wygląda ładnie. A jak twój dom nie wygląda ładnie, to się go wstydzisz. Kiedy się wstydzisz swojego domu, to nie przyprowadzisz tam nikogo. Będziesz starał się umawiać z kimś na mieście. Może zaprosisz kogoś, jak będzie konferencja, kiedy dom jest posprzątany. Ale na co dzień ty nie widzisz tego swojego domu jako miejsca dumy. Z kolei, kiedy bierzesz odpowiedzialność za swój dom, kiedy jakby myślisz cały czas, a to bym naprawił, to bym poprawił, tu muszę posprzątać, a tu leży skarpetka, trzeba ją podnieść i wyrzucić, zanim zacznie krzyczeć. I wtedy jesteś po prostu dumny ze swojego domu. W tym momencie ty po prostu będziesz wszystkich zapraszał. Chodź do mnie do domu, słuchaj, u mnie w domu jest tak fajnie. Tobie nie będzie sprawiało żadnych problemów w tym, żebyś zaprowadził, będziesz mówił synkowi, przyprowadź swoich kolegów, będziesz mówił znajomym, chodźcie, wpadnijcie, u mnie w domu się dobrze czuję. Bo mój dom jest dobrze zarządzany, bo mój dom jest fajny. To nie jest miejsce tylko, w którym ja tylko śpię. To jest miejsce, w którym ja się realizuję, w którym życie, którym zarządzam, w którym żyję, którym zarządzam. Generalnie jakby ostatnio czytałem taką książkę Stephena Matthew, Budowanie Kościoła, i chciałbym za nim jakby powtórzyć, jakby on wyciągnął jakby w tej swojej książce, do czego porównywany jest Kościół w Piśmie Świętym. Ja bym chciał teraz jakby przedstawić powoli, pokrótce w zasadzie, do czego porównywany jest Kościół i jakie to ma implikacje, co to powoduje. I jakby dla mnie, jak ja to czytam, to w pewnym sensie te cechy to jest marzenie i to jest cel, który ja chcę realizować. To jest dla mnie coś, co po prostu mnie nakręca, co daje mi siły i które sprawia, że ja tak chcę. To jest ten cel. W Piśmie Świętym Kościół porównywany jest do ciała, gdzie wszystkie części współpracują w zdrowy sposób, gdzie jest zależne, które jest zależne, gdyż żadna część nie może pracować samodzielnie, które jest współzależne, gdyż życie przepływa jedynie pomiędzy częściami. Ciało, które jest jednością, gdyż posiada jedną formę. Ciało ma określony, prosty kierunek płynący ze strony głowy. Ciało, które zawsze ma donośny, wyjątkowy głos, niezależnie od tego, kto mówi. Ale Kościół jest też budynkiem, gdzie każdy żywy kamień, teraz tutaj jakby zrobię tylko krótką dygresję, jakby w Biblii mamy napisane, przedstawione dwa budynki. Jeden budynek wybudowany przez ludzi, drugi budynek wybudowany przez Boga. Jakby jest więcej budynków w Biblii, ale generalnie takie wzniosłe, opisujące, jakby wzniosłe budynki, to jest to, co jakby potrzebuje do tego nauczania. Pierwszym budynkiem jest wieża Babel, która jest dziełem człowieka, dumą człowieka i jego pracą. Wieża Babel była budowana z cegieł. Brali foremkę, tyk, 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 robili cegiełki, układali. To nie była Boża budowla. Bożą budowlą jest świątynia. Tam brano kamienie i w momencie, kiedy się je wyłupało ze skały, w takiej skały brało się je i budowało świątynię. Dopasowywano je tak długo, aż jeden kamień pasował do drugiego. Nie ciosano już później tych kamieni. Jakby to pokazuje trochę, jaki Bóg ma myślenie o nas. I jaki powinien być Kościół? Nie powinien być ceglaną budowlą, która,
która jest odwzorowaniem tych samych standardów, gdzie wszyscy są tacy sami. Kościół jest zbitkiem ludzi, z których każdy jest inny. I wracając, Kościół jest budynkiem, który jest jakby, gdzie każdy żywy kamień jest idealnie wkomponowany w konstrukcję. Gdzie każdy żywy kamień jest położony na fundamencie jednej wizji. Gdzie każdy żywy kamień zachowuje swoje miejsce dzięki podtrzymującym go sąsiednim kamieniom i zaprawie, którą jest Jezus Chrystus. Gdzie każdy żywy kamień jest w pełni wykorzystany i wewnętrznie połączony. Ale Kościół jest też miastem, które jest dobrze zarządzane i dobrze zorganizowane, które jest bezpiecznym miejscem, które jest miejscem możliwości dla ludzi, którzy tam są, które posiada mieszkańców, którzy przyciągają swoją postawą i zachowaniem. Przede wszystkim jest wspaniałym miejscem do życia. Ale Kościół w Biblii jest też nazywany oblubienicą, która jest zakochana w swoim narzeczonym, w Jezusie Chrystusie, która jest całkowicie skoncentrowana na swoim narzeczonym, która jest wierna swojemu narzeczonemu, która jest zmotywowana do działania, żeby uhonorować i być posłuszną swojemu narzeczonemu, która jest przede wszystkim cały czas gotowa i przyszykowana do ślubu. Ale Kościół jest też rodziną, gdzie pokolenia współpracują ze sobą, gdzie członkowie uczeni są życia w bezpiecznym środowisku, gdzie wychowanie, wsparcie i dyscyplina jest czymś normalnym i oczekiwanym, gdzie goście są zawsze mile widziani, gdzie dzieci rodzą się regularnie. Ale przede wszystkim też Kościół jest nazywany w Biblii stadem, który jest prowadzony przez jednego pasterza, które stado, które jest dobrze odżywione i stado, które jest chronione przed drapieżnikami. Ja naprawdę bardzo jestem co do tego w 100% przekonany, że Kościół jest odpowiedzią dla tego świata. Nie ja w stanie globalnym, ale jakby Kościół, jakby grupa ludzi, którzy jakby mają jedną wizję, Kościół jest zbudowany, jakby jest odpowiedzią. Ja mogę sobie coś dłubać, ale ja nie chcę coś dłubać, niezależnie od tego, jakie mam talenty. Ja chcę tworzyć historię. Ja chcę tworzyć coś, co przetrwa za mnie. Coś, co jakby dzisiaj ja mogę, jutro może mi nie być, a jakby to, co ja podłożę, tam zainwestuję, to zostanie, będzie funkcjonować, będzie się rozmnażać i będzie oddziaływało na o wiele większą liczbę osób. Słuchajcie, kiedy jakby Bóg porównuje, jakby jak jest ten fragment w Mateusza 5:14, gdzie jest, wy jesteście światłem świata, ale po kropce jest, nie może się ukryć miasto położone na górze. Wy jesteście światłością świata. A miasto nie może się ukryć, jeżeli jest położone na górze. Musi być widoczne. Musi być widoczne dla ludzi dookoła. Miasto działa jak latarnia, przyciągając wszystkich ludzi do siebie zookoła. Powiem wam, że jakby w kontekście... Jak czasami gdzieś jeździłem i widziałem, powiedzmy, kościoły, które, jak mi się wydawało, są kościołami, które jakby funkcjonują w cudzysłowie w sposób prawie idealny, to jedna rzecz mnie zadziwiała. Jak tam była jakaś konferencja, to się ustawiały kolejki do tego, żeby zostać wolontariuszem. Widziałem sytuację, w której ludzie przyjeżdżali z daleka tylko po to, żeby kierować samochodami na parkingu. Ci ludzie jakby byli ludźmi miasta. Oni mieli mentalność usłużenia ludziom dookoła. Oni mieli mentalność tego, że jakby ich miejsce nie jest po to, żeby się schować w jaskini i tam siedzieć, patrząc jedni na drugich. Że ich rolą w mieście jest to, żeby to miasto świeciło, żeby ludzie przychodzili i żeby to miasto było odpowiedzią dla całej okolicy. Amen. Ostatnim elementem, jakby, który jakby nad którym się zastanawiałem, nazywałem go Dawid. Saul umiera. Zaraz po śmierci Saula Dawid opuszcza kraj Filistyńczyków, ma wtedy ze sobą 600 osób i wyrusza do ziemi judzkiej. Dokładnie na Hebron. Jakby na podnóża góry Hebron. W tym czasie Izrael, 11 plemion, ustanawia syna Saula nowym królem. Czyli mamy nowego króla i Dawid jakby wyjeżdża. Dawid w tym momencie, pomimo tego, że Izrael cały czas miał króla, on postanawia koniec chowania się.
koniec z tym po prostu uciekaniem. To nie jest życie, to nie jest sposób. Ja nie dojdę do tego, co Bóg mi powołał, jeżeli ja cały czas będę tylko i wyłącznie uciekał i chronił się przed gościem, którego się boję. Co prawda ten gość umarł, ale jakby widmo zagrożenia cały czas zostało. Bo Izrael ma nowego króla, który jest synem Saula i cały czas Dawid jest dla niego niechcianym pretendentem. Dawid osiedla się na widoku i co się dzieje? Juda, plemię Judy, postanawia namaścić Dawida na króla. Zobaczcie, jakby odpowiedzią świata na to, że Dawid jakby przestaje się chować i wychodzi, jakby bierze swoje dziedzictwo i bierze swój autorytet, jest to, że oni przychodzą do niego i mówią: zostań naszym królem. To nie było jakieś tam wydarzenie, w którym ktoś przyszedł, wziął, namaścił go i powiedział: jesteś moim królem. Nie, tam przyszli burmistrzowie, generałowie, najwięksi dowódcy, sędziowie, starsi. To była olbrzymia jakby uroczystość, w której oni wzięli: chcemy się rozłamać od Izraela. Chcemy zrobić precedens, którego nigdy wcześniej nie było, bo chcemy, żebyś ty był naszym królem. To nie była dla nich łatwa decyzja. Izrael był, 11 plemion było większych od Judy. W każdej chwili mogli przyjść i go zgładzić. Nie było tak, że oni sobie wzięli i wybieramy pomiędzy Izraelem a Judą. Nie. To dla nich jakby było ryzyko. Ale oni wzięli i zareagowali na ten akt wiary. O ile w czasie, kiedy Dawid poruszał się po pustkowiach, jego liczba wzrosła z 400 do 600, tak w ciągu, w jednym dniu w Hebronie, jego liczba, jego kościoła wzrosła kilkudziesiątkrotnie. Jakby z bandy rabusiów stał się narodem. To wow, po prostu on wziął, zaryzykował swoje życie. On powiedział: Boże, koniec, nigdy więcej. To jest wszystko, jest Twoje, ja idę i mówię wszystkim, jakby kim jestem, co robię, koniec tego chowania. A ludzie dookoła widzą kogoś, kto się ustanawia na górze i od razu do niego lgną. Zostań naszym obrońcą. Uwolnij nas od Filistyńczyków. Widzimy w tobie ten autorytet. Ale kim był Dawid? On był fajnym człowiekiem, był ósmym synem. To musiało być, ja jestem trzecim dzieckiem w rodzinie, wiem jak to jest, a co dopiero ósmym, to już sobie nie wyobrażam. Był trochę szalony, aczkolwiek można by powiedzieć, że powiedzmy pomiędzy odwagą a głupotą jest troszeczkę blisko. On tam mówi, że on wielokrotnie rzucał się walczyć z lwem, niedźwiedziem, rzucił się na Goliata. Jedna sprawa, mieć zaufanie w Bogu, nie? Ale rzucić się, żeby chronić jakby owce przed lwem. Dawid miał słabość do wdów. Dwie jego żony były wdowami. Jest napisane, że jest mały. Że był mały. Chudy. Jedna z jego żon też był troszeczkę taki, może różnie się zachowywał, bo raz jego żona, jak zobaczyła, jak on uwielbia Boga, to nim wzgardziła. Musiał się troszeczkę niepoważnie zachowywać. I co najgorsze, w mojej Biblii jest napisane, że był rudy. A to taki żart, przepraszam. Ale Bóg go wybiera, namaszcza go na króla i Bóg go wybiera i to jest niesamowite, że Dawid później to wszystko, co robi, to jakby to namaszczenie Boże jest dla niego mandatem do tego, co on robi, gdzie zmierza. Ba, oprócz tego mandatu, który ma, który daje mu autorytet, ma jeszcze relację z Bogiem. I ta relacja z Bogiem daje mu siłę i wyznacza kierunek, w którym ma się znajdować. Dawid był całkowicie zależny od Boga w tym, co robił. I w tym, jakby jaki był, jakby miał Boże namaszczenie, Boże pomazanie do tego, żeby zostać królem. Ale nie chcę się skupiać teraz na samym Dawidzie, ale chciałbym się skupiać na wojownikach Dawida. Pod koniec Księgi Samuela, dokładnie, w zasadzie druga Samuela 23:8, rozpoczyna się opis żołnierzy Dawida. On jest bardzo długi, ja go nie chcę teraz czytać, aczkolwiek warto byłoby to zrobić, bo bardzo by nam to fajnie
Ja tylko przeczytam może pierwszy werset. Nie. Aha, przepraszam. Oto są imiona bohaterów Dawida: Iszbal Hakomita, przywódca trzech, ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad 800 i pobył ich za jednym razem. Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech bohaterów. Był on z Dawidem w Pasdam, gdy Filistyni urągali zgromadzeni do bitwy. Kiedy Ryzycie zaczęli się cofać, on wtedy powstał i bił się z Filistyńczykami, dopóki nie omdlała mu ręka i nie przywarła do miecza. W tym dniu właśnie Pan sprawił wielkie zwycięstwo. Wojsko wróciło tylko po to, by zebrać łupy. I teraz tak. Jak czytam zawsze ten fragment, to mi się przypomina takie chińskie science fiction. Tam po prostu takie idealnie, że tam jeden facet walczy i tylko rośnie pod nim kupka zabitych wrogów. To po prostu idealnie. Ale zobaczcie, że jakby każdy z tych 30 wojowników, które są tutaj opisane, każdy z nich był wyjątkowy i niepowtarzalny. Ba! Ja przypuszczam, że każdy z nich przerastał Dawida, jeżeli chodzi o umiejętności bitewne. Zmysł bitewny. Każdy z nich po prostu był z talentem. 800 ludzi jedną włócznią. To jest dla mnie niewyobrażalne. Ci ludzie w pojedynkę, każdy z nich robił więcej niż niekiedy armię ludzi. Każdy z nich miał zawziętość, zacięcie do walki. Ale przede wszystkim każdy z nich był poddany najpierw swojemu dowódcy, a później Dawidowi. Werset 15 opisuje historię, w którym Dawid siada sobie i mówi w jaskini w czasie tam jednej z bitew, on mówi, o kurczę, tam jest Betlejem, ja się tam urodziłem, tam jest studnia, ale bym się napił wody z tej studni. I teraz zobaczcie, że ta prośba jest bezsensowna. Ja nie widzę w tym sensu. Ja bym ją potraktował, fajnie, szefie, tu masz wodę. A jest z innej studni, taka sama jest. Ale nie, trzech wojowników, tych jego najwierniejszych, powiedziało, nie, idziemy. Trzeba uhonorować naszego wodza. Trzeba uhonorować Dawida, on chciałby się napić tej wody. I oni poszli ryzykując swoje życie, oni poszli przelewając swoją krew, tylko po to, żeby zaczerpnąć wody dla Dawida. To dla mnie jest po prostu niesamowite. Dawid oczywiście później wylewa tę wodę, jakby dziękując za nich. Ale jakby dla nich nie chodziło o sens. Oni robili cuda. Oni po prostu byli niesamowici. A mimo wszystko, przede wszystkim najważniejsze dla nich było posłuszeństwo. Najśmieszniejsze jest to, że jakby fragment o 30 wojownikach wklejony jest pod koniec jakby życia Dawida. Kończy się druga księga Samuela, potem już są tylko dwa wersety opisujące tam ostateczne czyny Dawida i jego śmierć. Przed tym o 30 jest jakby zwieńczenie życia Dawida, w którym on mówi błogosławieństwo, śpiewa psalm dziękczynny dla Boga i mówi jakby psalm, jakby błogosławieństwo jakby dla narodu i wychwalający Boga. I zaraz po tym wklejony jest fragment do tych 30. Dla mnie to też jest w jakiś sposób jakimś wyznacznikiem tego, że przy zwieńczeniu jakby opisu życia Dawida on kończy się opisem tych 30 wojowników. To w pewnym sensie wskazuje na to, że ci wojownicy byli w pewnym sensie największym darem Dawida, jaki on mógł dostać na swojej drodze. Ale też uważam, jestem co do tego przekonany, że gdyby nie tych 30 wojowników, Dawid mógłby być w zupełnie innym miejscu. Możliwe, że potrzebowałby więcej czasu. Możliwe, że jego życie troszeczkę inaczej by się potoczyło. Tych 30 wojowników dawało mu jakby wsparcie i siłę. On wiedział, że oni zawsze pójdą za nim. Tych 30 wojowników jakby pozwalało mu zajmować się tym, czym Dawid chciał się zawsze zajmować. Nie musiał koncentrować się na innych rzeczach. Moglibyśmy to przełożyć na różne inne dziedziny. Tutaj akurat chodzi o bitwę. Ja osobiście widziałem różne kościoły w swoim życiu. Różnie jeździłem w różnych kościołach, też miałem różne historie, ale wiem jedno. Bycie pastorem w Polsce to jest szaleństwo. I mówię to całkowicie poważnie. Ja bym nigdy nie chciał.
pastor jest musi być marzycielem i musi być wizjonerem. I zawsze ma ręce pełne roboty. Cały czas. To go dekoncentruje od tego, co on się powinien zająć najbardziej. I w tym momencie jakby ja całkowicie świadomie chcę powiedzieć, że jakby pastor zawsze może liczyć na moją rodzinę. Świadomie to mówię. Ja chcę, żeby on to wiedział, że on zawsze może na mnie liczyć. Żeby wiedział, że ja w każdym czasie, kiedy jesteśmy w domu, my myślimy o Kościele. My przejmujemy się tym, co się dzieje w Kościele. My myślimy o tym, co można zrobić jeszcze w Kościele. Niezależnie, kim jestem, nawet jakbym był tym gościem, co wymachuje włóczem i zabija 800 Filistyńczyków, moim celem jest budowanie Kościoła moich marzeń. I jakby w tym wszystkim wiem, że jakby pomazańcem Bożym nad tym Kościołem jest pastor, którego ja chcę wspierać, któremu ja chcę, żeby on mógł koncentrować się na byciu pastorem, a nie zajmować się innymi rzeczami, które czasami go tylko i wyłącznie rozkrzyżają. Pastor jest dla mnie moją dumą i jest moją chlubą. Ja mówię to całkowicie świadomie. Ja się tak zastanawiam, jakby to jest jak granie w piłkę. Pastor jest napastnikiem, on ma strzelać gole. Moja rola, czy obrońcy, czy pomocnika, czy bramkarza, ja też mogę czasami strzelić gola, to nie o to chodzi. Ale jakby dedykowanym zawodnikiem do strzelania goli jest pastor. I cała drużyna gra tylko po to, żeby pastor mógł strzelić gola, napastnik. W cudzysłowie. Zobaczcie, Lewandowski strzelił 4 gole Realowi Madryt, bo cała drużyna grała pod niego. A przyjeżdża do Polski i nie może nic zrobić. A ostatnio grali z Irlandczykami, dopiero jak Lewandowski zszedł z murawy, to ludzie zaczęli grać, bo nagle zobaczyli, że każdy ma swoje miejsce. Ja nie chcę, żeby pastor tracił czas, wracając się do obrony. Ja nie chcę, żeby pastor tracił czas na wracanie się do pomocnikiem, żeby był bramkarzem, czy nie. Ja chcę, żeby on stał na szpicy i czekał na podanie. Teraz nie wiem, co sobie zapisałem. To w zasadzie jest jakby wszystko, co chciałem powiedzieć. Ja wiem, że jest to dość trudny temat. Miałem trochę mało czasu. Każdy z tych tematów można byłoby rozwinąć na wiele więcej, ale jakby postarałem się jakby otworzyć przed wami jakby swoje serce w kontekście tego, jakby co ja czuję, jakby w jakim miejscu ja chcę być, w jakim miejscu ja widzę Kościół, w jakim miejscu ja chcę, żeby był Kościół, żeby do jakiego miejsca, żeby zmierzał. 3 punkty są kluczowe. Wyjść z jaskini do miejsca spełnienia. Bo najważniejsze, że my jesteśmy światłością świata, a w jaskini nikt nas nie będzie widział. Dopiero kiedy stoimy na górze, możemy stać się prawdziwą odpowiedzią i prawdziwym ratunkiem. Ale żeby to zrobić, my musimy chcieć. Musimy chcieć wziąć odpowiedzialność. Musimy chcieć coś robić. Ja nie chcę, żeby teraz to tak wybrzmiało, że ja stoję przed wami i was staram się korygować. Ja nie uważam też, że jakby Wrocław dla Jezusa jest jaskiniowym kościołem. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jakby każdy z nas jest na różnym etapie. Ja wiem, na jakim ja jestem etapie i wiem, że jeszcze mi bardzo dużo brakuje i pewnie nigdy nie będę jakby w 100%. Ale moim pragnieniem jest Kościół, który chce, żeby świecił na górze. Bo jakby efektem tego wszystkiego jest tworzenie historii. A najlepsze efekty wynikają z pomnożenia i z synergii, a nie z działania indywidualnego. Bóg, czy nawet Kościół, ja, ktokolwiek, nigdy nie wymusi na tobie żadnej zmiany. Jeżeli będziesz zmuszony do zmiany, to tylko i wyłącznie poczujesz się sfrustrowany. Nie chodzi o to. Ty musisz chcieć zmiany i to jakby dokąd będziesz zmierzał i jaki głos będziesz siebie wydawał, zależy tylko i wyłącznie od ciebie.